Dzień dobry. Od wyznania grzechów do pocieszenia. To temat, który dzisiaj analizujemy na podstawie dziewiątego rozdziału księgi Daniela. No, zapraszam serdecznie. Czuwaj, maranata. Czuwaj. Dzisiaj ze mną w studiu są Ola, Kika i Paulina. A ja nazywam się Konrad. Zanim przejdziemy do dyskusji, zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy. Panie Boże, dziękujemy Ci za te możliwości, które mamy w dniu, w dniu dzisiejszym, że możemy swobodnie studiować Twoje Słowo. Dziękujemy Ci za to, że otwierasz przed nami rzeczy, które na nas czekają, żebyśmy czuli się też bezpiecznie. Dziękujemy za Twoją łaskę. Amen. 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 Rozdział dziewiąty Księgi Daniela. To bardzo szczególny rozdział. Zawarta w nim jest, w sumie dzieli się na takie dwie części. Modlitwę Daniela i szczególne proroctwo, jakie Daniel otrzymał od anioła Gabriela. Proroctwo mesjańskie, zapowiadające przyjście Mesjasza, w którego wierzymy, że jest nim Jezus Chrystus. Spróbujmy wyciągnąć coś dla siebie z tych rozdziałów, dla naszego codziennego życia, ale może najpierw powiedzmy chociaż coś o tym, kiedy ta rzecz się dzieje, kiedy ta historia ma miejsce, dlaczego Daniel w ogóle się modli, zapisuje tę modlitwę w jakiejś starożytnej księdze, a my ją teraz czytamy. Dlaczego ta modlitwa jest taka ważna, czego ona dotyczyła? Dziewiąty rozdział rozpoczyna się od pierwszego roku panowania Dariusza, który, jak widzimy, nie jest to już król babiloński, ale król perski. Czyli Daniel przetrwał okres panowania babilońskiego i wkroczyło teraz już nowe imperium, które było zapowiedziane w drugim rozdziale, kiedy była mowa o śnie o posągu. I tutaj mamy już właśnie panowanie królestwa perskiego. I Daniel teraz zastanawia się nad tym, co będzie działo się z jego narodem, ponieważ wypełniła się szczególna liczba. Wypełniło się 70 lat z proroka Jeremiasza, który to zapowiadał, że po 70 latach skończy się niewola babilońska. I Daniel zaczyna w tym momencie myśleć o tym i zastanawiać się, co teraz będzie. Bo nadal, mimo wszystko, znajduje się w niewoli. Mhm. No, faktycznie. Daniel ciągle jest geograficznie w Babilonie, już pod panowaniem Persji. Proroctwo się spełniło. Babilon upadł, ale rzeczy dalej są nie na swoim miejscu. Jerozolima jest zniszczona, świątynia jest zniszczona, a dalej panuje ucisk. Czy macie tak w swoim życiu, że Niby się wydaje, że wszystko powinno być dobrze, a jednak coś nie gra? No bo chyba na to wychodzi, że Daniel widzi, że pewne rzeczy się wypełniły, ale jeszcze się inne nie wypełniły. Jak do tego podejść? Czy to jest powód na do zwątpienia, do zadawania Bogu pytań albo do jakichś pretensji? Tak, zdarzają się takie sytuacje, ale właśnie to, czego możemy uczyć się z tej historii u Daniela, to jest to, co Daniel zrobił w takiej sytuacji. On nie zwątpił w Pana Boga, on po prostu się do niego zwrócił w bardzo pięknej modlitwie, którą zaraz zresztą myślę, będziemy głębiej omawiać, i prosił Pana Boga w tej modlitwie o to, żeby pomógł rozwiązać tą sytuację. I właśnie Pan Bóg jest tym, który może nam pomóc w tych sytuacjach, które przechodzimy w życiu. Mhm. A co na przykład z takimi sytuacjami, kiedy sami sobie zawiniliśmy? Bo tu faktycznie jest taka sytuacja. Żydzi odstąpili od Boga, czy odchodzili od Niego, łamali Jego przykazania i spotkało ich, no, my to nazywamy kara, czy, czy jakaś taka kara wychowawcza, gdzie Pan Bóg chce kogoś potrząsnąć i go przebudzić. No i czy później mamy prawo prosić Boga, że no teraz Boże mi pomóż, chociaż sam sobie zaszkodziłem? Jak najbardziej mamy prawo do czegoś takiego, bo Bóg jest też miłosierny, pomimo to, że jest sprawiedliwy i to, o czym powiedziałeś teraz o tym odstępstwie, później na przykład w przypadku... Narodu izraelskiego. To też była pewnego rodzaju konsekwencja ich czynów, czyli niewolnictwo, między innymi. I przychodzi, tak jak dla u każdego człowieka, jak popełni grzech, jak przychodzi pokuta, czyli nawrócenie, a potem pokuta, to jest jakby taka natural, taki naturalny etap w życiu osoby wierzącej, czyli pokuta, tak. Gdzie mhm. przychodzimy przed Bogiem, a Bóg w swojej łaskawości, w swoim miłosierdziu się pochyla nad tą sprawą. Mhm. A nie jest tak, że na przykład rzeczy, niektóre rzeczy po prostu muszą być tak, jak myśmy sobie na nie zapracowali. No, załóżmy, ktoś przez całe życie palił papierosy i na koniec życia ma pewne kłopoty zdrowotne z krtanią, czy z płucami, i czy ma taki prawo czy możliwość prosić Boga o uzdrowienie na przykład jak najbardziej ma możliwość proszenia Boga o uzdrowienie nawet służba zdrowia się opiekuje takimi osobami nie mówi to umieraj sobie tam w samotności w łóżku paliłeś więc ponosisz teraz konsekwencje tylko też próbuje ratować takiego człowieka i Bóg znając nasze słabości też reaguje okazując też swoje miłosierdzie wydaje mi się że Plan zbawienia no też mocno jest pobudowany na, na Bożej miłości, miłosierdziu i łaskawości wobec nas ludzi. Znaczy, Tutaj jeszcze jeśli chodzi o tą historię, trzeba zwrócić uwagę na to, że jest to historia całego narodu. To nie jest tylko jedna, jeden pojedynczy incydent jednej osoby. I tutaj, I tutaj moglibyśmy się zastanawiać, czy to rzeczy, czy rzeczywiście była potrzeba, żeby aż, aż tak się za ten naród stawiać, ale to był pewien, pewien ciąg wydarzeń w życiu tego narodu, który doprowadził do takiego stanu. Naród izraelski złamał Boże przymierze, złamał wszelkie zasady, które, na które z Bogiem się umówił, że dzięki temu Bóg będzie go ochraniał. I Swoimi czynami doprowadził do, tego, że, doprowadził do tego, że nie było już dla nich żadnego odwrotu. To była sytuacja, w której Bóg musiał w szczególny sposób zainterweniować. I dlatego właśnie też znaleźli się w niewoli. Okej. Okay. Tu warto doprecyzować, że dokładnie ta niewola była zależnością państwową, a ci wygnańcy z Jerozolimy, Daniel i jego przyjaciele, no w zasadzie nie byli. Tego typu niewolnikami co niewola w Egipcie. Natomiast no, faktycznie nie byli też jako państwo, stali się terytorium już zależnym, więc faktycznie była to niewola i utrata państwowości, no praktycznie przez na, na długie wieki historii. Ale to w takim razie zastanawia mnie, czy istnieje w Bożym sposobie działania odpowiedzialność zbiorowa, że naród nagrzeszył i teraz my i nasze dzieci, i nasi. Nasze wnuki mamy ponosić tę karę i czy to jest fair? No, rodzice ponoszą odpowiedzialność za, swoje, za swoich dzieci. I w pewnym momencie dzieci też biorą odpowiedzialność za swoich rodziców. Oczywiście, w tym późniejszym za starość swoich rodziców, tak. I w, Bóg gdzieś tak skonstruował, jeżeli chodzi o, o ten system społeczny, że my żyjemy w tej zbiorowości, że jesteśmy współodpowiedzialni jeden za drugiego. Owszem, każdy z nas będzie y, sam odpowiadać przed Bogiem za swoje uczynki, za swoje życie, ale jednak wywieramy jeden y, na drugiego wpływ, żyjemy w pewnej kulturze, w pewnej cywilizacji, y, y, odnosimy się też do pewnych wartości y, kulturowych. I tak jak na przykład w przekazaniu, w drugim przekazaniu jest napisane, że błogosławieństwo, jeżeli będziesz czynić dobrze, to błogosławieństwo będzie do tysięcznego pokolenia, ale Bóg również mówi o przekleństwie do czwartego pokolenia, więc gdzieś tam y, też dziedziczymy pewne y, zachowania po naszych rodziców, po, po rodzicach, po naszych dziadkach, więc chcemy, czy nie chcemy, pewne rzeczy dziedziczymy. Ja nie mówię tutaj o, o genetycznym czymś, tylko y, no, jako wzorce i i, I zaczynamy też w pewien sposób się zachowywać, więc no, to wszystko ma oddziaływanie na, na późniejsze pokolenia. I w tej modlitwie, którą Daniel mówi, y, którą modli się do Pana Boga, y, on tam pokutuje w zasadzie nie za siebie, chociaż siebie też to włącza w tą pokutę, ale za swoich ojców, pradziadków, dziadków. Po prostu za cały swój lud. Mhm. Teraz jeszcze tak tylko dodam, też gdzieś mam takie odniesienie do, do mojego rodzinnego kraju, gdzie się toczą też jakieś walki, mam na myśli na Ukrainie. I też się zastanawiałam niejednokrotnie, jak to jest. No przecież moi rodzice niczym nie zawinili, moje rodzeństwo niczym nie zawiniło, moi dziadkowie to byli porządni ludzie. I teraz coś takiego spotyka mój kraj. Ale gdzieś tak jak patrząc na historię mojego, mojego kraju, no mogę powiedzieć, że też było odstępstwo, też nadal jest odstępstwo. Są pewne decyzje w państwie, jak korupcja, inne jakieś rzeczy, brzydkie rzeczy. Które w pewnym momencie jakby zachwiały te fundamenty, gdzie, na których powinno, powinno się budować państwo, I są konsekwencje takie, że, że po prostu jest anarchia, jedna wielka anarchia. Więc tutaj w przypadku narodu izraelskiego albo jakiejkolwiek grupy społecznej czy, czy kraju, właśnie takie zasady kierują i tak. To może jest nie fair, ale to, no tak to wygląda, że później ponosi albo jakaś grupa społeczna, albo cała rodzina odpowiedzialność, albo, albo kraj. Mm -hmm. No faktycznie do tysięcznego pokolenia jest dobro, a do czwartego te negatywne konsekwencje zwane przekleństwem. No ale czy te tysięczne pokolenie od Abrahama na przykład licząc, to się już wyczerpało? W historii Daniela? Co, czy, czy Daniel był już w tysiąc pierwszym pokoleniu, że się zaczęło, czy nie powinno być kontynuowane od Abrahama to błogosławieństwo, czy no, powiedzmy od chociażby od Mojżesza? Czy nie jest tak, że skoro oni byli tacy uczciwi, prawi, no okej, okay, mieli też swoje błędy, ale ostatecznie byli przy Bogu i no, są nazwani albo przyjaciółmi Boga, albo największym prorokiem Mojżesz, to czy to błogosławieństwo nie powinno trwać do czasów Daniela? Bo to nie jest tak, że raz zbawiony na zawsze zbawiony. Tak? Mm -hmm. Bo jak się nawracamy, to też czasami nam się zdarzają upadki. To nie oznacza, że kiedyś się nawróciłem, to teraz nic mi nie grozi. Tak samo w kwestii tych pokoleń. No, to wszystko zależy od, od człowieka. Tak? Czy... Będzie postępować zgodnie z przykazaniami Boga, czy będzie miał w, Boga w swoim sercu, czy też pójdzie swoją drogą. Też na przykładzie nawet Biblii, tak? że byli królowie, którzy byli bogobojni, yy, i też by się wydawało, że ich dzieci no, no, no powinni mieć to błogosławieństwo, ale dzieci wybierały inaczej i w związku z tym ponosiły też konsekwencje. Mhm. Czyli można powiedzieć, że jest pewna ogólna zasada. Błogosławieństwa i przekleństwa, która jednak nie stoi nad zasadą indywidualnych wyborów, że można to przerwać. To nie jest postanowienie czy wyrok odgórny, że no teraz, jak już rodzice byli bogobojni, no to już musimy, Bóg musi błogosławić dzieciom, chociażby nie wiadomo, co złego robił i odwrotnie. Nie jest tak, że jeśli, i to o tym mówił właśnie prorok Jeremiasz przy okazji też różnych kwestii związanych z nieposłuszeństwem, że jeśli ktoś, no. Jest wrogi Panu Bogu, to może się nawrócić i to ten zły ciąg wydarzeń, seria niefortunnych wydarzeń może się przerwać, i po prostu ten los tej rodziny czy narodu może zostać odmieniony. Przejdźmy może do tekstu, żebyśmy wiedzieli, o czym dokładnie dyskutujemy, i postaramy się zobaczyć, co z niej możemy dowiedzieć się o Panu Bogu, bo Daniel był człowiekiem, który no, miał bliski kontakt z Bogiem, miał pewne objawienia, i prawdopodobnie jego Doświadczenie może się okazać dla nas przydatne. Przeczytajmy więc księgę Daniela, 9 rozdział, werset 5, 9, 14 i 16. Zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy i postępowaliśmy bezbożnie. Zbuntowaliśmy się i odstąpiliśmy od Twoich przykazań i praw. U Pana Boga naszego jest zmiłowanie i przebaczenie, gdyż zbuntowaliśmy się przeciwko Niemu. Lecz Pan dopilnował nieszczęścia i sprowadził je na nas, bo sprawiedliwy jest Pan, nasz Bóg, we wszystkich swoich dziełach, których dokonał, ale my nie słuchaliśmy Jego głosu. O Panie, według Twojej sprawiedliwości, niech odwróci się Twój gniew i Twoja popędliwość od Twojego miasta, Jeruzalemu, od świętej Twojej góry gdyż z powodu naszych grzechów i naszych win Jeruzalem i Twój lud znosi zniewagi od wszystkich, którzy są wokół nas. Dziękuję bardzo. To jest może troszkę wyjęte z całej modlitwy, ale oczywiście każdy może sobie ją przeczytać. Co z tych tekstów, które tutaj zasugerowałem, możemy się dowiedzieć o Bogu? Co Daniel tutaj, jak Boga pokazuje? Bo to jest najistotniejsze. Z czego się dowiadajmy o Panu Bogu? Bo wtedy to może mieć konkretne przełożenie na nasze chrześcijańskie życie. Tej podstawą do tej modlitwy w wersecie 5 jest prawo Boże. Daniel wyznaje grzechy na podstawie prawa, które Bóg ustanowił. Odwołuje się do tego i dlatego mówi, że dopuściliśmy się nieprawości, postępowaliśmy niegodziwie. I to jest podstawą do, do wszelkiego nawrócenia. Czy człowiek uświadamia sobie, że przestąpił Boże prawo, że zrobił coś, co jest nie w porządku wobec Boga, bo wobec innych ludzi, co jest pewną krzywdą, jest właśnie takim, właśnie takim odstępstwem, tak jak to mówiliśmy, i teraz zaczyna szukać, zaczyna szukać ratunku. Jak z tej sytuacji teraz ma wyjść. Mhm. A odnośnie tego właśnie, dlaczego Pan Bóg nam ma mówić, jak mamy żyć? Na pewno jest wiele rzeczy dobrych, ale czasami są jakieś rzeczy, które nam nie pasują. Dlaczego tak musi być? Że takie przykazania i nie inne. Pan Bóg ma do tego jakieś prawo, ma jakieś uzasadnienie formalne? Inne narody sobie żyły jak chciały i się nie w ogóle tym nie przejmowały, a Izrael no, dostał to prawo i, i, i popełnił grzech. Skoro już dałeś przykład innych narodów, którzy, które robiły tak jak chciały. To właśnie tu jest dobry przykład, dlatego że widzimy, jakie błogosławieństwa czerpał Izrael, kiedy rzeczywiście podążał za Panem Bogiem i słuchał tego, co Pan Bóg mówił do niego. I odczuwali niesamowite błogosławieństwa i wiodło im się o wiele, wiele lepiej niż okolicznym narodom. Czytamy w Biblii, że okoliczne narody drżały przed Izraelitami. I przed ich Bogiem, i wiedziały, że, że ten Bóg jest wyjątkowy. Dlatego rzeczywiście coś musi być wyjątkowego w tych przykazaniach w tym prawie Bożym, a to prawo Boże nie jest po to, żeby utrudniać życie, tylko ono jest kierowane miłością. Miłością do Pana Boga i miłością do ludzi. Mhm. A pamiętacie, w jakich okolicznościach Bóg nadał to prawo, czy było to zasadne w tamtym momencie, czy raczej. Bo to widzi mi się Pana Boga. Okej, okay, możemy powiedzieć, że prawo Boże jest wieczne, ale jest pewien moment w okresie narodu, czy w historii narodu izraelskiego, kiedy to prawo jest szczególnie podane. No, jak zostało podane i spisane też na tablicach, podczas wędrówki po pustyni narodu izraelskiego, kiedy wyszli z niewoli egipskiej. Kiedy lud, który nie miał swojej ani państwowości, ani swojej tożsamości narodowej, gdzie nawet nie doświad nie wiedzieli za dużo o tym Bogu, gdzie wątpili w tego Boga, gdzie mieli naleciałości z Egiptu, z ich kultury, z ich postępowania, z ich religii i też. Prawdopodobnie coś praktykowali również w swoim życiu, więc tutaj Bóg wkracza i mówi y, w bardzo prosty sposób: nie będziesz robić tego, a tego, będziesz szanować na przykład rodziców. Takie podstawowe, taki kodeks, y, nie tylko moralny, ale no, spis po prostu tego prawa, mhm. postępowania. No właśnie, to jest ciekawe, że Bóg jakby no, ma pełne prawo do nadania tych praw, bo sam uwalnia cały naród, można powiedzieć, i doprowadza do tego, a po pierwsze, albo nawet e, ważniejsze, jest twórcą całego świata, mm -hmm. więc stąd zna świat, wie jak, jakie reguły i prawa nimi rządzą i dlatego ma prawo je nadawać, więc tutaj chyba nie mamy takiego problemu z tym, stąd może to pytanie nie było aż takie trudne albo takie, może było trochę dziwne, ale ten kolejny werset, werset dziewiąty, co tam się dowiadujemy, no bo okej, okay, jest prawo, zawiedliśmy, coś zrobiliśmy złego i co teraz? Właśnie tutaj jest pokazana charakter Boga i właściwie to, na czym jest zbudowane zbawienie, czyli taka łaska i miłosierdzie, że ponad tą i w tym jest też sprawiedliwość, bo Bóg właśnie taki jest. A miłość się kieruje właśnie przebaczeniem, łaskawością i zmiłowaniem. Coś jeszcze wyciągamy z tych tekstów. No dobra. Bo, w Wersecie e... 16 czytamy, że Daniel powołuje się na Bożą Sprawiedliwość. Słuchajcie, powiedzcie, jaka to jest sprawiedliwość, jak ktoś zrobi coś złego i później to, ta kara ma go minąć. Okej, okay, nie mija ich, bo są na tym wygnaniu, no ale 70 lat, i, i znowu. Wszystko zaczyna się powoli układać. Powoli, co prawda, Daniel jeszcze no jest w tym Babilonie, on w sumie chyba do końca życia tam pozostał. Jeszcze świątynia, miasto nie są odbudowane, ale jak znamy historię, no w sumie wróci to do pewnego dobrego ładu. Czyli co można nagrzeszyć, a później po prostu się nawrócić i będzie wszystko dobrze? No bo danie się powołuje tutaj na twoją sprawiedliwość w wersecie mhm. 16. Według twojej sprawiedliwości niech odwróci się twój gniew. A przed chwilą czytaliśmy, że właśnie według tej sprawiedliwości Bóg ich ukarał. Czyli jak się mają te dwie rzeczy? Karanie i wybaczanie i wszystko w Bożej sprawiedliwości się dzieje. Bo też on się powołuje trochę na obietnicę, mhm. tak? na obietnicę, że zostaną uwolnieni, więc on się odwołuje do tej sprawiedliwości, że tak, zasłużyliśmy na to, żeby być zniewoleni, ale też powołuje się na obietnicę, że no, ma ten lud ma dostąpić tego uwolnienia z, i posiadania właśnie i swojej ziemi i odbudowania świątyni. Przypomina mi się też modlitwa Salomona podczas poświęcenia świątyni, kiedy on też. Y Miał, taki, miał taką, takie wyznanie w swojej modlitwie: jeżeli będzie się zwracał w kierunku tego miejsca, jeżeli będziemy, nawet jeżeli będą w niewoli i będą się modlili w kierunku świątyni, to ty panie wysłuchasz z miejsca, którego jesteś i przywrócisz ich i odbudujesz to, co było. Więc Daniel w pewnym sensie powracał właśnie do tej modlitwy Salomona z podświęcenia świątyni, a ponieważ on modlił się w zasadzie w konkretnej sprawie. Chodziło mu o odbudowanie tej świątyni, chodziło o to, żeby nadal istniał kult religijny, żeby nadal można było oddawać cześć Bogu, więc jego modlitwa była jak najbardziej słuszna. Chodziło przede wszystkim o to, jak już będziemy też po tych późniejszych wersetach, że chodzi o to, że to, że to miasto i ta, i ta świątynia, Świątynia, tak, ten lud są nazwane Bożym imieniem, więc aby Boże imię było wywyższone, to należało właśnie powrócić do tego stanu, który był przed. Mhm. No, podobnie chyba też Mojżesz rozmawia z Panem Bogiem, kiedy Pan Bóg mówi: No chyba zabije ten cały lud, wybije, bo sprzeciwili się na pustyni, uformowali sobie cielca ze złota, kłaniają mu się. A Mojżesz mówi: No, nie rób tego, panie, ze względu na samego siebie, bo inne ludy powiedzą, że wyprowadziłeś ich z Egiptu, żeby ich teraz pozabijać na pustyni. Więc wydaje mi się, że Daniel chyba też się, tak jak powiedziałeś Kiko, odwołył tutaj do, do tej Bożego, dobrego imienia. Jakbyśmy to tak mogli dzisiaj powiedzieć prawnie, że Boże, ze względu na samego siebie, nie dlatego, że teraz nagle myśmy nie zawinili, nie, zawiniliśmy, ale ze względu na samego siebie po prostu pomóż nam tej sytuacji, ja, no tak chyba możemy się z tym, z tym zgodzić. Czyli wracamy do wniosku, że jednak można prosić Boga o przebaczenie i o naprawienie z, z sytuacji, którą sami zawaliliśmy, tak? Zdarzyło wam się kiedyś w życiu taka, taka, taki scenariusz? Myślę, że niejednokrotnie, niejednokrotnie. Okej, okay, no ale nie ma później w końcu takiego momentu, że mówimy, kurczę, chyba już za dużo razy? Ale właśnie to, co tutaj czytaliśmy. Niesamowite w Panu Bogu jest to, że on nie funkcjonuje tak jak my. My z naszego punktu widzenia ludzkiego moglibyśmy pomyśleć, że no, rzeczywiście po raz piąty, dziesiąty, jedenasty i tak dalej ta osoba zrobiła taki taki błąd. A Pan Bóg tak nie patrzy. Pan Bóg zawsze, bez względu na to, co zrobimy. Jest w stanie nam okazać i chce nam okazać swoją miłość, swoje miłosierdzie, jeśli tylko do niego przyjdziemy i on czeka po prostu z otwartymi rękami na nas. Ale zawsze jest tak samo, jakbyśmy, nie wiem, zgrzeszyli za pierwszym razem, to i za setnym ma takie samo dobre usposobienie do nas, czy już to jest jakiś limit, który wyczerpujemy? Ja wierzę, że tak. Gdyby nie, to dla mnie na przykład nie byłoby szansy. Okej. Okay. Trudno w to uwierzyć, ale no, przyjmujemy na wiarę. To jest tak chyba jak z rzutami monetą. Jeśli 10 razy rzucimy monetą, to każde kolejne wypadnięcie ma 50% szansy, że wypadnie orzeł albo reszka. Nie jest tak, że za, jeśli wypadło 9 razy pod rząd orzeł, to nadal za dziesiątym razem jest 50% szansy na jedną albo drugą opcję. Można to chyba do tego trochę przyrównać. Okej, okay. Księga Daniela 9... 17 do... do 20 od 17 do 20. Teraz więc wysłuchaj nasz Boże, modlitwy Twojego sługi i jego błagań, a rozjaśnij swe oblicze nad swoją spustoszoną świątynią ze względu na Pana. Nakłoń mój Boże swego ucha i wysłuchaj. Otwórz swe oczy i zobacz nasze spustoszenia i miasto, które jest nazwane Twoim imieniem, bo nie ze względu na naszą sprawiedliwość zanosimy swoje błagania przed Ciebie, ale ze względu na Twoje wielkie miłosierdzie. Panie, wysłuchaj, Panie, przebacz, Panie, spójrz i działaj. Nie zwlekaj ze względu na siebie samego, mój Boże, bo Twoje miasto i Twój lud są nazwane Twoim imieniem. A gdy jeszcze mówiłem, modliłem się i wyznawałem swój grzech oraz grzech mego ludu Izraela i zanosiłem swoje błagania przed Pana, mojego Boga, za świętą górę mojego Boga. Dziękuję bardzo. Czyli no potwierdza się to, co przed chwilą mówiliśmy, że Daniel odwołuje się do Bożej, do Boga jako do niego samego. Że on ma być tym powodem odmiany, reakcji, naprawy. No to jeszcze jedno pytanie. Gdy ja jeszcze mówiłem, modliłem się wyznawałem mój grzech i grzech mojego ludu werset 20. Czy można wyznawać czyjś grzech? Czy ja mogę modlić się, Boże wybacz grzech Kiki, albo Pauliny, albo Oli, jak to jest? Bo wydaje się to trochę dziwne w perspektywie innych tekstów. A z drugiej strony, wydaje się to bardzo, bardzo miłe i przyjemne, bo okazuje się, że ktoś nie chce się nawrócić, a ja mogę jego grzech wyznać. No, historia Hioba na przykład, gdzie składał ofiary za swoje dzieci, ale też z historii mojej rodziny, gdzie mój tata jest bardzo poświęconą osobą, i wiem, jak niejednokrotnie o nas się modlił. Teraz nie mam już okazji tak często z nim przybywać, ale tak, on się modlił o, o to, żeby Pan przybaczał i o konkretne rzeczy się modlił w naszym życiu, w życiu swoich dzieci. I ta modlitwa, taka wstawienicza, bym powiedziała, tak przebłagalna, ale również wstawienicza. Okej. Okay. Prosić dla kogoś, tak, a przeprosić za kogoś? Może tutaj bardziej chodzi, tak, tutaj, w kwe, jeśli chodzi o Daniela, to faktycznie on wstawiał się za swoim narodem, on przepraszał za grzechy, w których on sam też miał udział, ponieważ był częścią tego narodu. Ale modlitwa, właśnie taka, jak tutaj Ola powiedziała, wstawienicza za drugą osobę, to też jest po to, żeby dopuścić działanie Boże w życiu tego człowieka, o większy wpływ Ducha Świętego na tę osobę. Ja też mam czasem w myślach takie osoby, o których się modlę, o których wiem, że robią coś źle i proszę Boga, żeby te osoby po prostu się ogarnęły, tak? Żeby zmieniły coś w swoim życiu, zaczęły myśleć inaczej, żeby Duch Święty miał do nich lepszy dostęp, żeby mógł im tą rzecz uświadomić, bo być może ja nie jestem w stanie tego im powiedzieć, ale one tego potrzebują i tylko Bóg może im to w taki sposób powiedzieć, tak żeby to do nich dotarło. Mhm. Tak a propos jeszcze, jakby bo tutaj mówisz też o takim przeproszeniu o konkretne rzeczy za kogoś. Kwestia też kościoła, naszego kościoła, naszych zborów. Ostatnio mi się też zdarzyło modlić się i przepraszać oraz jakby pokutować. Zewno instytucje w naszym kościele, bo wiem, że nie wszystko się działo w tej historii tej instytucji tak, jak powinno było się zadziać. I zamiast tego, żeby postawić na, na Boże działanie, postawiło się na zupełnie inne rzeczy I, i w pewnym momencie nie poszło tak. Nie chciałabym tutaj w, w, o konkretach mówić, nie poszło tak, jak powinno być. Ja pamiętam, jak z koleżankami spotkałyśmy się i gdzieś naturalnie zaczęłyśmy właśnie. Przepraszać za tą historię, która, która się wydarzyła, bo ona nas też dotyczy. I Daniel przeprasza za swój lud, bo go to też dotyczy. Okej. Okay. Dziękuję Ci za to spostrzeżenie z, z własnego życia, z własnego doświadczenia. Wydaje się też, że jest to taka postawa, która jest naturalna dla kogoś, kto kocha swój lud. Darzy go empatią, nawet e, możemy sobie przecież wyobrazić, że dobry kolega się w, e, powie, że to ja zbiłem tą szybę na przykład e, w szkole za, za tego na przykład biednego, który nie może zapłacić za nią, albo że rodzeństwo się wstawia za sobą, albo małżonkowie. No, różne mamy przy, przykłady, i to chyba jest po prostu naturalna reakcja miłości, nawet jeśli myśmy akurat w danej chwili nie zawinili, ale e, jest to ra, raczej chyba. Nawet można powiedzieć pewien symbol czy figura, która pokazuje nam Boga, który też nie zawinił, a jednak przychodzi na tę ziemię i bierze to na siebie. Ja to przynajmniej tak widzę, że można czytać tę historię i inne tego typu jako skazania na to, jak działa Bóg, bo w tym przypadku chyba On działał właśnie przez Daniela, że poruszył jego serce do tego. No właśnie, jeszcze historia też Mojżesza, kiedy w pewnym momencie mówi: ja nie wejdę, możesz mnie po prostu tu zabić, ale, ale po prostu zlituj się nad, nad moim, nad swoim narodem, nad moim narodem, tak. Mhm. Ok, zegar właśnie pokazał 9:24, to znaczy, że przechodzimy do Daniela 9:24 i pociągniemy już do końca, czyli od 24 wersetu do 27, ale będziemy czytali z dzisiejszej Biblii Gdańskiej. To jest nowy przekład. Pozwolę sobie może ja przeczytam, bo akurat mam przy sobie. Wydaje mi się, że jest to jeden, jedno z lepszych tłumaczeń tego fragmentu, stąd też zmiana przekładu. Siedemdziesiąt tygodni zamierzono Twemu ludowi i Twemu miastu świętemu na zniesienie przestępstwa, i na zgładzenie grzechów, i na oczyszczenie nieprawości, i na wprowadzenie wiecznej sprawiedliwości, na zapieczętowanie widzenia i proroctwa, na namaszczenie świętego świętych. Dlatego wiedz i zrozum, od wyjścia słowa o przywróceniu i odbudowaniu Jerozolimy, aż do Mesjasza wodza będzie tygodni siedem i tygodni 62. I znowu będzie odbudowana ulica i fosa, a będą to bardzo trudne czasy. A po owych 62 tygodniach Mesjasz będzie zabity, jednak mu to nic nie zaszkodzi, a miasto i świątynie zniszczy lud wodza przychodzącego. Także jego koniec będzie w powodzi i aż do końca wojny będzie ustawiczne pustoszenie i wzmocni przymierze ich wielu w ostatnim tygodniu, a w połowie owego tygodnia zniesie ofiarę krwawą i ofiarę z pokarmów, a przez wojsko obrzydliwe przyjdzie pustoszyciel, i aż do wyznaczonego końca wyleje się spustoszenie na tego, który ma być spustoszony. No, przyznaję, że tekst zmienia swoje oblicze. E, tych słów nie wypowiedział prorok Daniel, co się wydarzyło w naszej historii. W odpowiedzi na modlitwę Daniela pojawia się Gabriel. Anioł Gabriel, który, który przychodzi, aby mu wyjaśnić widzenie, które, które miał jeszcze wcześniej. Chodziło mm -hmm. o widzenie dotyczące 2300 wieczorów i poranków z ósmego rozdziału Księgi Daniela. Tak jest. No i co on faktycznie mówi, ten Anioł Gabriel? Modlicie się. O co się Daniel modlił? Wyznawał grzechy swojego narodu. Aby co? Bo c... pamiętamy ten kontekst z samego początku. Zwrócił uwagę na co? 70 lat yy, z prorodztwa Jeremiasza. Jeremiasza, Jeremiasza. okej. Okay. Czyli niepokoi go to, że po pierwsze Babilon upadł zgodnie z proroctwem, ale świątynia i miasto Jerozolima są dalej nieodbudowane. I modli się, no Boże, przebacz nam to w końcu. <laughs> Można byłoby tak mhm. powiedzieć. Zrób coś, no niech to miasto się podniesie, bo inne narody patrzą. No. Jaka to jest wizytówka twojej firmy? No, i przychodzi o nią Gabriel i mówi takie trochę dziwne prorostwo. Co on tutaj mówi nam? Chociażby w tym wersecie 24. Pojawia się tutaj początek tego okresu, o który, o który Daniel pytał wcześniej. W ósmym rozdziale jest, jest właśnie ten moment, kiedy Daniel aż wręcz zemdlał mhm. po, po widzeniu, które otrzymał. I przez, przez wiele tygodni. Wiele tygodni tego nie rozumiał, zastanawiał się nad tym i to go w jaki sposób męczyło i, e, i dręczyło, bo nie wiedział, gdzie dokładnie ten okres ma zahaczyć, od czego ma to rozpoczynać. I otrzymuje tak naprawdę podczas wyjaśnienia tego widzenia odpowiedź też na swoją modlitwę. Zostało mu powiedziane, że będzie wydany dekret o odbudowaniu świątyni. Mhm. Okej. Okay. Czyli można powiedzieć, Bóg. Bóg pokazał mu nie tylko tą jedną rzecz, owszem, świątynia będzie odbudowana, ale zobacz, w jaki sposób ta cała historia się potoczy. To jest coś większego niż o to, co prosisz. To jest Historia, którą ja mam dla swojego narodu, tak można powiedzieć, że Bóg powiedział, jest o wiele szersza niż ty sobie wyobrażasz. Ty myślisz tylko teraz o tych 70 latach po niewoli babilońskiej, ale ja mam w planach cały świat. Ja planuję nad całą historią i wiem dokładnie co, kiedy, po czym się wydarzy. Mhm. Zobaczmy pierwsze zdanie 24 wersetu. 70 tygodni zamierzono twemu ludowi i twemu miastu świętemu na zniesienie przestępstwa i na te wszystkie rzeczy, które są dalej wymienione. Jak porównać e, okres 70 lat do 70 tygodni? 70 tygodni, czyli, e, no, niecałe 2 lata. Jak to rozumieć. Jeśli chodzi o 70 lat w prostwie Jeremiasza, to było faktycznie 70 lat. Minęło 70 i na tym momencie widać było, że królestwo babilońskie się zakończyło. Natomiast Gabriel zaczyna mówić tutaj o proroctwie, i tutaj przechodzimy na jakby czas symboliczny, kiedy zaczynamy przeliczać według zasady biblijnej, czyli zasady dzień za rok. Mhm. Tym bardziej, że w sumie tutaj jest powiedziane 70 tygodni, a dosłownie 77 może być to równie dobrze 77 lat i widzimy, że te wszystkie wydarzenia, odbudowanie miasta, fosy, czy tam muru, to nie trwało dwa lata od czasu, kiedy Daniel to otrzymał, ani nawet od wydania dekretu, który miał wyjść, więc widzimy, że jest historia rozciągnięta i stąd wnioskujemy, że ten czas jest faktycznie symboliczny i chodzi o 70 tygodni lat. 70 tygodni lat to 490 lat. Jak ma się 70 lat wygnania babilońskiego do tego okresu? Czy to nam mówi coś o Panu Bogu? Co tutaj chodzi? Bo to są, słuchajcie, to są liczby. I no nie przypisujmy tego jakiegoś znaczenia magicznego, ale no Pan Bóg też nie robi czegoś bez pomysłu. Ma na to jakiś pewien pomysł. 70, 70 lat, tygodni lat. Jak to rozumieć? czego dotyczyło pierwszy, czego dotyczy drugie. A wydaje mi się, przynajmniej ja to tak rozumiem, że Pan Bóg mówi, dobra, macie kolejną szansę jako naród. Ale ta szansa jest o wiele większa, bo nie jest to 70 lat niewoli, ale jest to 490 lat, no można powiedzieć, kolejnej łaski dla tego narodu, odbudowy świątyni i co ciekawe, nadejścia Mesjasza, który wszystko ma odnowić. No, ja przynajmniej tak to rozumiem, chociaż kiwnicie głowami albo zaprzeczcie, jeśli się zgadzacie. Zgadzamy się, tym bardziej, że Mesjasz przychodzi nie tylko do Izraela, ale dla każdego człowieka. Mhm, jasne, bardzo fajnie. Więc w ogóle to Prorosło jest na tyle ciekawe, że ono pokazuje nam nawet rok, czy to rozpoczęcia działalności Mesjasza, czy zapowiada również jego śmierć. Co byśmy z tego prostwa jeszcze mogli wyciągnąć dla nas jako chrześcijan? O czym ono nas tu informuje? Oprócz tych zawiłości związanych bezpośrednio z Jerozolimą, z świątynią. Warto byłoby powiedzieć, kiedy ten okres się rozpoczyna, tak, żebyśmy mieli wyartykułowane też te daty. Mhm. Daniel, ma teraz ten właśnie punkt zaczerpienia, kiedy może rozpocząć odliczanie 200. 2300 wieczorów i poranków, czyli dwóch, yy, 2300 lat. Tak? Mhm. Jest to od momentu wydania dekretu. O odbudowie Jerozolimy. Wiemy też, wiemy też z historii, że były trzy takie dekrety, ale ten, który rzeczywiście wprowadził to w życie i który doprowadził do tego, że zaczęła być odbudowywana Jerozolima, to jest dekret z 457 roku przed naszą erą, wydany przez króla Artaxerxesa, a wprowadzony w życie jesienią tego samego roku i wówczas zaczęto, zaczęto, zaczęto budowę, odbudowę Jerozolimy. Mhm. Czyli 457 rok jest to ten moment, w którym, w którym rozpoczyna się 2300 lat. Tak, i 490 lat, zgodnie z tym prorosłem, który tutaj jest podany, prawda? Że od tego momentu, czy tyle, tyle okresu daje Pan Bóg jeszcze narodowi, no w tym momencie już żydowskiemu, bo tu mówimy głównie o plemieniu Judy. I w tym czasie ma przyjść Mesjasz, zgładzić winę, ma oczyścić nieprawość ma być namaszczenie świętego świętych. Tutaj są przynajmniej jakieś dwie koncepcje, że chodzi o miejsce najświętsze w niebiańskiej świątyni albo że to właśnie Jezus jest nazwany świętym świętych, tak jak były nazywane na przykład ofiary przebłagalne. No i widzimy też zapowiedź tego, że Mesjasz będzie zabity, jednak mu to nic nie zaszkodzi, więc jest zapowiedź jego zmartwychwstania. No to jest bardzo istotne, że już przed historią z Nowego Testamentu takie zapowiedzi są czynione. Co więc to wypływa jaka nauka dla nas, dla naszego życia? No, dla mnie, w... może w dość taki prosty sposób się wyrażę, ale dla mnie osobiście, że Bóg nad wszystkim panuje, że nie ma przypadków, że może my nie do końca wszystko rozumiemy. Dla mnie, Księga Daniela w ogóle jest trudną księgą, nawet dzisiaj, pomimo to, że dzisiaj tu jestem z wami, ale też nie mam do końca i dobrego poznania i nie tylko tego rozdziału, a w ogóle księgi Daniela, ale dla mnie to jest taki dowód, że Bóg czuwa, panuje, że nie muszę się martwić, że są pełne wskazówki do tego, co było i co, i co następuje, tak? Bo w czasach Daniela to było jakby taka... Przypowiednia, co będzie, a ja dzisiaj z, z, ze swojej perspektywy widzę, że pewne rzeczy się wykonały, a jeszcze pewne rzeczy są przed nami. A skoro Bóg, za, Bóg zapanował nad, y, nad tą historią, to mam taką pewność, że zapanuję również nad przyszłością. To, to, to szczególne jest, że Bóg wyznaczył nawet dokładnie datę i rok przyjścia Mesjasza i powiedział to dużo wcześniej, że nie było to y, że nie było to takie gdzieś kiedyś się to pojawi, ale dokładnie w tym i w tym roku pojawi się właśnie taka postać, która będzie Mesjaszem. I według tych wszystkich, według tego wszystkiego. Kiedy faktycznie Jezus się urodził, to kiedy pojawili się też mędrcy po to, żeby zobaczyć gwiazdę tego nadchodzącego nowego księcia. Izraelscy, Izraelscy uczeni w piśmie sprawdzili księgi i faktycznie wtedy i wtedy powinien się urodzić Mesjasz. Więc to wszystko oni o tym wszystkim wiedzieli. Co jest jednak smutne, bo to wiemy też z historii Nowego Testamentu, że chociaż znali te wszystkie daty, znali te, te proroctwa, to nie zmieniło ich w ogóle podejścia do, do Chrystusa, który przyszedł. Mieli czas takiego, mieli właśnie ten czas tej łaski, tak? To 490 lat, tą jakby drugą szansę, żeby odbudować swoją więź z Bogiem, żeby do Boga powrócić, żeby uznać Jego panowanie i być z powrotem narodem, który miał być błogosławieństwem dla całego świata, to niestety ta historia zakończyła się dla nich smutno, tak? Wszedł inny naród, który zniszczył miasto, zniszczył świątynię, i Jerozolima w 70 roku naszej jery, została. Ponownie zburzona, tak? i już od tej pory nie było więcej świątyni w narodzie izraelskim. Czyli pokazuje to, że sama znajomość proroctw, znajomość czasów, to, że my teraz nawet to czytamy, to, że my uczymy się, kiedy rozpocznie się 2300 lat, czy to jest 490 i wiele innych dat to nie jest w stanie nam pomóc, jeżeli my nie mamy żywej łączności z Bogiem. Możemy być ekspertami w proroctwach, możemy być ekspertami w księdze Daniela, możemy czytać to wiele razy, ale jeżeli nie przychodzimy do Boga, nie wyznajemy swoich grzechów i jeżeli, jeżeli nie chcemy z tym Bogiem mieć zbyt wiele wspólnego, to sucha teoretyczna wiedza nam w niczym nie pomoże. Julio? Mm -hmm. Tak i... Zgadzam się z tymi myślami e, dziewczyn, bardzo mi się podobają e, i to, co jeszcze bym mogła dodać. To to, że w tej całej historii, pomimo tego, że ona była taka skomplikowana dla Daniela, ten, ta wizja była, to co usłyszał od Pana Boga było bardzo skomplikowane, też modlił się o wielkie rzeczy, był w bardzo trudnej sytuacji, cały naród był w bardzo trudnej sytuacji, to Pan Bóg. Jest, po prostu jest z nami. On go nie zostawił samego. On, on do niego przyszedł, on go wysłuchał. Daniel mógł się do niego zwrócić z prośbą o pomoc. I właśnie Pan Bóg obdarzył go swoją miłością, obdarzył go właściwym zrozumieniem sytuacji, nie zostawił go samego w tym. I tak samo jak Daniela nie zostawił samego, tak nas nie zostawia dzisiaj również samych. Mhm. No i jeśli ja mógłbym coś jeszcze do tego dodać, to podoba mi się to, że no, ta kara jest siedem razy krótsza niż ten okres łaski, 70 razy 7, 490. No to też pokazuje nam wielkość Bożej miłości. Co więcej, nawet wiemy, że smutno historia ta się kończy, ponieważ no, jak mówi apostoł Jan, Mesjasz przyszedł do swoich, ale swojego nie przyjęli, ale Paweł mówi, Bóg nie odrzucił Izraela. Po prostu to wszystko się rozlało na wszystkie narody i dalej Żydzi mogli i mogą do tej pory przyjmować Chrystusa, mogą się nawracać, chociaż pewien rozdział w historii z planu zbawienia się zakończył, zakończył się udział narodu żydowskiego, można w ten sposób powiedzieć, narodu. Natomiast wszyscy ludzie z każdego narodu również Żydzi są zapraszani do, do tej tajemnicy Ewangelii, i apostoł Paweł mówi, że jeszcze kiedyś to się, no można nawet, diametralnie odmieni. Takie Niektóre teksty z listu do Rzymian e, wskazują na to. Więc jest nadzieja, chociaż faktycznie e, nie należy igrać z bożymi okresami e, proroczymi, one i tak się spełnią, i jest to dla nas i pociecha, i w pewien sposób takie otrzeźwienie, że, że pewne rzeczy w końcu mają pewien swój. Koniec nawet u Pana Boga. I to już wszystko. Dzisiaj wiem, że temat no, nie został wyczerpany, ale o to chyba właśnie chodzi, żeby pobudzić do studium Biblii, do czytania, do zastanawiania się. No i Was, drodzy widzowie, zachęcam do tego, aby ufać Bogu. On trzyma całą historię świata w swoich rękach i to jest jedyna pewna nadzieja dla nas w tym złym świecie, i uchwycenie się tego jest zbawienne. A dziękuję również Wam za udział i proszę jeszcze o krótką modlitwę na zakończenie naszego spotkania. Panie Boże, dziękuję Tobie z całego serca za to, że Ty jesteś z nami. Jesteś z nami bez względu na to, co się dzieje wokół nas, bez względu na to, co my robimy. I dziękujemy Tobie, Panie Boże, za to, że. Nie zostawiasz nas samych, że dajesz nam swoje wskazówki, że mamy Twoje pismo święte, które możemy czytać, że w tym piśmie możemy odnajdywać Twoje obietnice, proroctwa, że te proroctwa się wypełniają na naszych oczach. Za to, że dzięki temu wszystkiemu mamy pewność, że Ty, Panie Boże, jesteś i kochasz nas i chcesz dla nas jak najlepiej. Jest nadzieja dla nas na życie wieczne razem z Tobą. Dziękuję Tobie za wszystko, co dla nas robisz. W imieniu Pana Jezusa, amen. 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 Dziękuję bardzo za to, że byliście z nami i zapraszam za tydzień na kolejne studium Pisma Świętego. Będzie to rozdział 10 księgi Daniela.